Dzień dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony Ewelina Malinowska, coach. O 17 zaczynamy webinar odnośnie zmiany myślenia, na co masz wpływ. Tak zatytułowany jest dzisiejszy webinar, więc zapraszam wszystkie osoby zainteresowane do tego, aby posłuchać, o czym dzisiaj. Temat myślę, że jest naprawdę ciekawy i interesujący. Ponieważ myślimy dużo, myślimy o różnych rzeczach, sytuacjach i dobrze by było, żeby tym myśleniem poradzić, jeżeli jest w nadmiarze i jak ta zmiana w myśleniu, w postrzeganiu, na co ona ma wpływ. Więc zapraszam Was serdecznie, poczekam jeszcze minutę z półtorej i zaczniemy. Webinar będzie około, przewidziany czas na webinar, to tak myślę, że zamkniemy się w pół godziny, żeby nie przedłużać. A więc moi drodzy, hej, witam Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania tematu zmiana w myśleniu, na co masz wpływ. Moi drodzy, zacznę ten webinar troszeczkę inaczej. Zacznę od bardzo fajnego i takiego pytania. Jak często bierzesz odpowiedzialność za to, czego doświadczasz? I teraz tak, jakie tutaj mogą być odpowiedzi? Kiedy zadaję pytanie, nie tylko, to można zaobserwować, możemy zaobserwować, że ludzie reagują na to pytanie w różny sposób, tak? I teraz jak to wygląda? Część osób powie coś takiego, że oni nie rozumieją, dlaczego ich dana sytuacja spotkała, dlaczego to się wydarzyło, czemu mnie i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby całą odpowiedzialność co do jakiejś tam sytuacji zrzucają na świat zewnętrzny, usprawiedliwiają to na warunki zewnętrzne. Jakie są to osoby? Które tak robią. Są to osoby tak naprawdę, które nie chcą jakby ponieść odpowiedzialności za to, co się dzieje w ich życiu i wolą scedować to wszystko na warunki zewnętrzne, na świat zewnętrzny. Usprawiedliwiają się przez to. No i tak jest im pozornie łatwiej i pewnie też przyjemniej, tak? Czyli wszystko jakby odsunąć od siebie. I teraz, jeżeli się na to patrzy, jeżeli taka osoba na to patrzy, to jest takie powierzchowne patrzenie i też widzenie, tak? Czyli jest to taka widzenie na powierzchni, ja to tak mówię, na powierzchni, można powiedzieć, tafli wody. I ten obraz jest często co do danej sytuacji, co do danego zdarzenia, jest często zniekształcony i też nie do końca prawdziwy, tak? Jeżeli my scedujemy wszystko na warunki zewnętrzne, a nie weźmiemy odpowiedzialność za daną sytuację, która nas spotkała, to tak to wygląda, że ten obraz co do danej rzeczy jest często zniekształcony. I taka osoba co robi? Patrzy tylko jedynie na fakty i na zachowanie. I często nie na swoje zachowanie, tylko na zachowanie drugiej osoby, drugiego człowieka, bo tamto, bo siamto i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jak to wygląda, jak to się ma do tego pytania, które zadałam Wam na początku, czyli o tej kwestii odpowiedzialności. Odpowiedzialność, temat ważny, istotny. Gdyż nie chodzi tutaj, moi drodzy, tak naprawdę o szukanie winnego, a bardziej o to, żebyś to ty miała wpływ na swoją rzeczywistość i na to, co cię otacza. I tak naprawdę to jest oczywiste i to powinno być oczywiste dla każdego człowieka, świadomego człowieka. Czyli tak naprawdę ty masz wpływ na swoje życie, duży wpływ na swoje życie i co z nim zrobisz, jak je pokierujesz, zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od ciebie i powinno zależeć tylko i wyłącznie od ciebie. Czyli co, moi drodzy, czyli odpowiedzialność to odpowiedzialność za siebie
i swoje życie. I teraz takie stwierdzenie, można sobie powiedzieć, biorę odpowiedzialność za swoje życie. Jak to świadomie wypowiecie to zdanie, że biorę odpowiedzialność za swoje życie, co się wtedy dzieje? Są to ważne słowa, są to takie mądre słowa. Wypowiedzenie tych słów, że biorę odpowiedzialność za swoje życie, warto tutaj zobaczyć, co się dzieje z poziomu ciała, jak się ciało wtedy zachowuje, jakie się pojawiają emocje, gdy to ważne zdanie dla siebie wypowiadasz, że bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Zobacz, co się dzieje z tobą, zobacz, co się dzieje z twoim ciałem, z twoimi emocjami, no i też z myślami, z umysłem. Warto sobie to prześledzić. I jeżeli mamy te myśli, one wiemy już, że one wpływają na nasze życie w bardzo dużym stopniu, to można, coach, czyli ja dzisiaj zadaję Wam kolejne pytanie, na które sobie też warto odpowiedzieć w zaciszu swojego domu. Jak daleko to sięga? Jeżeli ja biorę odpowiedzialność za swoje życie, to jak daleko to sięga? I w jaki sposób masz wpływ na to, jak myślisz, w jaki sposób myślisz? Moi drodzy, wyróżniamy dwa poziomy wpływu. I pierwszy poziom wpływu, jeśli chodzi o wpływ na myślenia, na życie, dotyczy tego, w jaki sposób my interpretujemy daną sytuację, czyli to, co się wydarza, to, czego doświadczasz. Tak sobie tutaj zapisałam. Czyli tak naprawdę od ciebie zależy, w jaki sposób interpretujesz zdarzenie, sytuację, która cię spotyka. Moi drodzy, tak to wygląda. Czyli pierwszy poziom to jest sposób interpretacji danego zdarzenia. Bo moi drodzy, dlaczego my to robimy? Bo zdarzenie, jakiekolwiek by was spotkało albo sytuacja, to ono nie jest samo w sobie ani dobre, ani złe. Zależy, jak my na nie zareagujemy, jak my się do tego zdarzenia, do tej sytuacji czy do danego człowieka odniesiemy. A drugi poziom odpowiedzialności to jest odpowiedzialność, to twoja świadomość kreowania tego, czego doświadczasz. I o co tutaj chodzi? Może brzmi to tak skomplikowanie, ale rzeczywiście skomplikowane to nie jest. Myśli tak naprawdę to emocje, czyli emocja, myśl to energia i ona jest twórcza, to wiadomo, tak? Jeżeli jest twórcza i zawiera energię, to może zawierać ładunek pozytywny albo też neutralny bądź negatywny, ujemny. Jeśli zatem myśli, jeżeli myśli na przykład wysyłamy w przestrzeń pozytywne, no to fantastycznie, tak? To one wtedy te pozytywne wibracje, energie mogą do nas wrócić, bądź niekoniecznie, ale jeżeli my daną sytuację, dane wydarzenie potraktujemy z myślą i energią negatywnie, z negatywną wibracją, z negatywnymi odczuciami, to wysyłamy w przestrzeń, no to niekoniecznie już jest tak fajnie i różowo. Jeżeli ta myśl co do danego zdarzenia, co do danej sytuacji nacechowana jest jeszcze tym ładunkiem emocjonalnym i negatywnym, to no nie ukrywamy, jest to taka tykająca bomba zegarowa. I sama myśl, tak naprawdę, którą my wysyłamy, którą my emanujemy, jest w stanie wywołać reakcję w świecie fizycznym. Taka ciekawostka Wam o tym chciałam opowiedzieć, że wszystkie zjawiska fizyczne, które obserwujemy na świecie, to są też między innymi wywołane przez myśli ludzi, więc warto też zastanowić się na tym, jakie my myśli wysyłamy. Czyli podsumowując to wszystko, reasumując, to nasze myśli, nasze przekonania o nas samych, o świecie, o otoczeniu, też o innych ludziach i o sobie samej, tworzą naszą rzeczywistość i wpływają na nas i wpływają na ludzi. I jeżeli myślisz, może ktoś z Was, jeżeli ktoś myśli, że
Myśli, że myśli nie wpływają na rzeczywistość, to też ma rację. Jest dokładnie tak, jak myślisz, że jest. I większość z nas na pewno też o tym słyszała, że myśl jest twórcza. Im wyższą masz świadomość, wyższym jesteś na poziomie rozwoju, tak dalej, to twoje myśli mogą być rzeczywiście i są bardzo twórcze. Ale pytanie może się takie pojawić, teraz mi się tak nasunęło, czy rzeczywiście my umiemy patrzeć na swoje myśli, na to, że są one takie twórcze i czy umiemy patrzeć na to, na swoje życie w ten sposób, że myśl jest twórcza. I moi drodzy, ja dla Was przygotowałam takie ćwiczenie dla Was na dzisiaj. Bardzo fajne ćwiczenie, dające taki fajny też obraz tego, w jaki sposób się myśli, się postępuje. Zacytuję to ćwiczenie. Słuchajcie, tylko wybierzcie do tego ćwiczenia taką sytuację, no nie ekstrema, bo też nie o to chodzi, żeby tutaj coś wielce przeżywać, ale takie stricte lżejsze doświadczenie. Czyli przypomnij sobie sytuację, która cię ostatnio wkurzyła. Czyli ktoś cię wkurzył, czy to nie partner, mąż, ktoś z pracy, koleżanka, i tak dalej, sąsiadka może, tak, i tak dalej, i tak dalej. Kolega. Czyli przypomnij sobie sytuację, którą cię ostatnio wkurzała. I teraz mam dla ciebie pierwszy zestaw pytań. Moi drodzy, pierwszy zestaw pytań to jest taki. Kto cię niesprawiedliwie potraktował? Kto powinien się zmienić? Co chciałbyś powiedzieć tej osobie, czego ona nie widzi, nie rozumie? I odpowiadając sobie, moi drodzy, na te pytania, zwróćcie uwagę na to, jakie się pojawiają emocje, gdy odpowiadacie na te pytania, na odczucia i odczucia w ciele i tak dalej. I jak odpowiadacie na te pytania, które Wam zadałam, czy czujecie się rozluźnieni czy spięci? I słuchajcie, jak odpowiadacie na te pytania, to można zauważyć, że te pytania nie dotyczą tak naprawdę Was, czyli Ciebie, tylko innej osoby. Są ukierunkowane na inną osobę, tak? Czyli tak to wygląda. Czyli kto Cię potraktował niesprawiedliwie, czy ta osoba coś powinna zmienić, i tak dalej, i tak dalej. Te pytania, które Wam zadałam, są ukierunkowane na inną osobę. Okej, okay, super, fajnie, dziękuję, że to zrobiliście, że mieliście tą gotowość i chęć to zrobić, odpowiedzieć sobie na te pytania. A teraz zadam Tobie inne pytania. I te inne pytania brzmią tak. Co ta sytuacja dla mnie znaczy? Cały czas odnosimy się do tej wybranej przez Was sytuacji, że ktoś Was w cudzysłowie wkurzył, zdenerwował, tak? I pytanie ode mnie dla Was. Co ta sytuacja dla mnie znaczy? Czego mam nauczyć się z tego doświadczenia? Co mogę zrobić inaczej? I to jest fantastyczne pytanie na koniec. Jak mogę urosnąć w obliczu tego wydarzenia? Widzicie różnicę między tym pierwszym pakietem pytań a tym drugim pakietem pytań? Jak będziecie sobie odpowiadać na te drugie pytania, ten drugi pakiet pytań, to proszę też zwróćcie uwagę, jakie pojawiają się emocje, jakie są doznania w ciele, jak to na Was wpływa, gdy odpowiadacie na ten drugi rodzaj pytań, ale na pewno różnice są zauważalne. Dlaczego to ćwiczenie Wam chciałam dzisiaj przedstawić, jeśli chodzi o ten webinar? Bo tak naprawdę cała odpowiedzialna osoba zawsze może poszerzać swoje granice
rozumienia świata, czyli ta odpowiedzialność, która się pojawiła na samym początku tego webinaru, w tym pytaniu, bierzemy sobie odpowiedzialność za daną sytuację, nawet tą nieprzyjemną, tak? I poszerzamy granice swojego rozumienia świata, odbierania świata. I tak naprawdę zawsze masz wybór, jak myślisz o danej sytuacji. Ona może cię ściągać w dół, ale możesz też poszerzać swoje, tak jak tu jest ładnie powiedziane, swoje granice rozumienia świata zewnętrznego, ludzi, sytuacji itd., itd. Choć mimo one mogą się wydawać na pierwszy rzut oka niekoniecznie przyjemne i fajne. I co to znaczy, znaczy odpowiedzialność? Moja tutaj córeczka sobie drepcze. Co to znaczy odpowiedzialność, moi drodzy? Odpowiedzialność oznacza, że jest jakiś sens w tym, że ta sytuacja dotyczy właśnie ciebie. To znaczy, że jest jakiś sens, że ta sytuacja się wydarzyła i dotyczy też ciebie, tak? Skoro na przykład, nie wiem, coś cię zdenerwowało, no to też dotyczy właśnie ciebie. Otwórzmy się na własną zmianę, na zmianę, i ta zmiana może dotyczyć nie tylko naszych umiejętności, tak, ale także świata wewnętrznego. Sposób myślenia, system wierzeń, odnalezienie, sobie zapisałam też, odnalezienie szerszego spojrzenia. I to jest, słuchajcie, czy sensu w jakiejś trudnej, bolesnej sytuacji. Odnośnie odnalezienia szerszego spojrzenia na daną sytuację, to ja jakiś czas temu umieściłam na swojej stronie internetowej w zakładkach wizualizacja. Jest świetna wizualizacja odnośnie szerszego pola widzenia. Jeżeli ktoś chciałby z niej skorzystać, to zachęcam i zapraszam. Ta wizualizacja rzeczywiście pozwala spojrzeć na daną sytuację z różnych stron, z różnych perspektyw i jest niezmiernie skuteczna i ważna. Czym dla Ciebie jest osobista zmiana? Moi drodzy, zmiana, osobista zmiana, czym dla Ciebie jest? I w zmianie nie chodzi o to, żeby wymieniać siebie, czyli wymieniać te części siebie, które Wam niekoniecznie odpowiadają na nowe, czyli pozbawiać się tych elementów, no bo one są wasze, towarzyszyły wam przez jakiś dłuższy czas. Jeżeli my powiemy, że my chcemy zmienić w sobie coś, i czyli wyrzucić stare, a włożyć nowe, to często to w ludziach budzi opór i ja się to nie dziwię, gdyż ludzie nie chcą wyrzucać starej części siebie, bo są do niej bardzo przyzwyczajeni, do niej bardzo zżyci. No i też im tego czysto ludzko szkoda. Więc co można zrobić w tej sytuacji? Dobrze jest wyobrazić sobie zmianę, która polega na poszerzeniu siebie, swojej percepcji, swojego szerszego pola widzenia itd., itd. I w tej sytuacji my niczego nie wymieniamy na nowe, tylko poszerzamy siebie. Ja to mówię, że my poszerzamy siebie, ale nie fizycznie, tylko po prostu świadomość poszerzamy o nowe warstwy świadomości i też wtedy też rozwija się podświadomość. Więc im więcej warstw, to większy wybór. I możesz ty wybrać, wtedy ty tak naprawdę decydujesz, jak reagujesz na daną sytuację, na daną okoliczność, to co się wydarza w twoim świecie, ponieważ masz więcej tych warstw świadomości. Nie musisz reagować tylko w jeden określony, znany sposób. Może do tej pory u niektórych z Was albo u niektórych ludzi była taka sytuacja, była taka, takie sytuacje, że ta reakcja wybierała Ciebie. Tak, ale teraz po tym webinarze mam nadzieję, że będzie zupełnie inaczej i ja zaznaczam, że jest to proces, żeby to myślenie swoje zmieniać i nie reagować z pretensjami, że o jeny, bo świat, bo ludzie i tak dalej, tylko mieć, poszerzyć to swoją świadomość i to, żeby poszerzać te swoje warstwy świadomości, żeby już wybierać, jak chcemy reagować na daną sytuację. Na koniec tego webinaru
Na koniec dzisiejszego naszego spotkania życzę Wam, życzę Tobie, abyś doświadczał takiej zmiany, czyli poszerzał swoją świadomość, podświadomość i aby Wasze wybory i te sytuacje i myśli były rzeczywiście świadome. Ponieważ myśl wywodzą się i powstają w umyśle. Ale wiadomo, jak to umysł. Jako ciekawostkę dzisiaj Wam powiem, że umysł nie jest stworzony, może to wywołać u niektórych konsternację i zdziwienie, ale rzeczywiście tak jest, można sobie zobaczyć, prześledzić później, że umysł nie jest stworzony do rozwiązywania problemów. Ponieważ umysł tak naprawdę ma sprecyzować właściwe pytanie i odpuścić. A rozwiązanie są zawsze w sferze ducha. Ale o sferze ducha i o tym, jak to wpływa na rozwój potencjału, na rozwój i zwiększanie zasobów, co do celu, to o tym opowiem jutro podczas kolejnego naszego spotkania, podczas kolejnego webinaru, na który zapraszam Cię bardzo serdecznie. Będzie o godzinie też 17. To tyle na dzisiaj odnośnie tego ważnego tematu, czyli zmianach w sposobie myślenia i na co mamy wpływ. Ja tu tak zerkam za okno, bo jakiś kruk przyleciał, jest wielce zainteresowany naszym tematem, więc tak sobie tu obserwuję świat zewnętrzny. Moi drodzy, tyle z mojej strony. Jakbyście mieli jakieś pytania, sugestie, o czymś byście chcieli ważnym w nawiązaniu tego webinaru porozmawiać, to jak najbardziej odpowiem na Wasze pytania. 17:20 minęła. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam i uśmiecham się do Was serdecznie i wysyłam dobrego dnia dla Was. Cześć, hej, pa, pa.